Witam serdecznie wszystkich widzów naszej Husarii Apel, naszego kanału. Moim Państwa gościem jest jedna z założycielek polskiej szkoły w Apeldoorn, z którą teraz nawiązuje się współpracę poprzez grę integrację polskich dzieci tutaj w Apeldoorn i okolicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska szkoła. Skąd się wziął pomysł na tą szkołę? Jak to wyszła ta idea wszystko? Pomysł polskiej szkoły wywiązał się z takiego pomysłu, ponieważ ja osobiście mam troje dzieci, pochodzę z mieszanej rodziny, czyli mój mąż mówi po holendersku, ja mówię po polsku. I w pewnym momencie zaczęło nam brakować tego języka polskiego i mieliśmy w planie wysyłać dzieci do szkoły do Amersfoort, jednak to jest troszeczkę dalej. I jak policzyłyśmy polskie dzieci w Apeldoorn, postanowiłyśmy, spróbujemy założyć szkołę. To był na początku bardzo taki plan, powiedziałabym, eksperymentalny. Jednak okazało się, że już istnieją prawie 3 lata i mamy coraz więcej dzieci. Ogólnie ideą naszej szkoły jest nauka przez zabawę. Chcemy, żeby dzieci miały kontakty z polskimi dziećmi, właśnie przez to, że mieszkają w Holandii i głównym językiem jest ten holenderski. I chcemy, żeby tradycje były, zachowane i to jest to. No a teraz mamy wspólną współpracę przez sport i dzisiaj odbyła się nasza pierwsza lekcja i myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby dzieci przez sport też się uczyły tego języka. Powiedz mi, dobrze, działać już 3 lata, jak to wygląda, może tak, bo może są chętni, którzy to będą oglądać dzisiaj, to zobaczą na naszą rozmowę i jak stricte działa ta szkoła, tak. Zajęcia kiedy się odbywają? Zajęcia są co 2 tygodnie w niedzielę, rano od godziny 10 do 12.30, mamy 2 klasy podzielone wiekowo. I wiadomo, starsze dzieci mają troszeczkę inny poziom nauczania, młodsze dzieci to jest bardziej zabawa i tak naprawdę co chwilę zmieniamy tą naszą koncepcję, bo jesteśmy bardziej, bardziej myślimy, co dzieci chcą, co dzieci lubią, więc co chwilę się coś zmienia. Ale wracają do nas te dzieci i co chwilę przychodzą nowe dzieci. No właśnie zauważyłem, bo kiedyś byłyście obecne na naszym pikniku tutaj przy tym, to były wasze początki, teraz dzisiaj tych dzieci to tak. Naprawdę mówisz około 30, tak. Około 30 25, ale dzisiaj doszła nowa dziewczynka i zainteresowani, którzy od was przyszli, tak, też, tak. Też by byli zainteresowani. Tak naprawdę mamy stałą grupę. Mamy stałą grupę dzieci i widać, że one wracają. Więc na pewno daje coś ta szkoła. Powiedz mi zajęcia, bo one są stałe miejsce, bo też ważne jest dla rodziców nowych, którzy są byli zadowoleni. Stałe miejsce, stałe godziny? Stałe miejsce, stałe godziny, czyli co drugą niedzielę od godziny 10 do 12.30. Mamy na dzień dzisiejszy 2 panie nauczycielki do młodszej grupy i do starszej grupy. I jesteśmy w stałym miejscu. Od pół roku jesteśmy tutaj na tym terenie. Jest bardzo fajny teren. Mamy bardzo dobry kontakt z rodzicami, z dziećmi. Mailowy, przez WhatsAppy, można nas znaleźć. Właśnie, jak to ma dotrzeć do was? Jak można zapisać dziecko? Przez stronę internetową. Internetowej www.polsyschool.apeldoorn.pl jest formularz. Istniejemy też na Facebooku, bo mamy Polsy Szkoły Apeldoorn na Facebooku, więc na pewno zawsze można nas gdzieś znaleźć. Dobrze. Tyle z mojej strony. Ja chciałbym tu właśnie podziękować pani jednej z właścicielek, organizatorek tej szkoły, że nas zaprosiła do tego wspólnego projektu. Mam nadzieję, że to jest nie pierwszy, nie ostatni projekt, tak. Który razem realizujemy. Ja również dziękuję za pomysł. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, a mieszkają na co dzień na terenie Holandii, żeby dołączyły do tej szkoły naszej apolskiej, apeldoorskiej tutaj w Holandii, która tutaj poprzez zabawę, jak tu pani powiedziała, chce się integrować i uczyć się polskiego języka. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy ponownie na nasz kanał.